Na boki! With my piggy! Na boki! Na boki! Gdzie jesteś, świnko? Ona przecież, she was here! Granny, you took my świnka! Gdzie jest na boki? Please tell me, Granny! Czemu zabrałeś mi świnkę jeszcze raz? Granny, please! Hi guys, Brushtube is here today, dzisiaj! Granny znów porwała moją rzecz zgody, którą trzymałem w własnym pomieszczeniu jutra. I dzisiaj, serki, będziemy znów musieli wejść do toksycznego miejsca Granny, żeby powąchać jej pleśniowego paluszka przytomności, chyba że już nie jest przytomny, i odzyskać naszą świnkę na boki. Serki, Granny znów oplamiła się dżemem białego oka, bo jej sukieneczka wygląda, jakby dopiero została zautomatowana. Ale serki, wiemy, że Luchen i Tommy byli w tym mieszkaniu, bo zostawili na dole list, który dostałem telepatycznie prosto w ucho. Granny, znów połknąłaś ten dżem w całości. Ja wiem, że czujesz się, jakby łamali ci codziennie plecy o tej samej porze, ale nie musisz być zła na nasze kości. O, ona jest bardzo zła na nasze kości, Granny. Czemu jesteś zła na nasze kości? Dobra, przejdziemy. A, przejdziemy tędy. I zróbmy z tego. What is this? Czy to jest jakiś item? A piece of the printing. Tu jest chyba kawałeczek Granny, ale my to będziemy potrzebowali kiedyś? Chyba będziemy to kiedyś potrzebowali. O, jest! I found this place where I have to go. Tutaj jest ukryte miejsce łysych kóz. I tutaj czasami ludzie mówią, że jesteśmy trochę malinowi. Ale jak wyjdziemy pod stół, możemy wejść pod stół, proszę. O, jak Granny tu przyjdzie. Ale nie, ona tu zaraz będzie. Czuję to po swojej lewej nóżce. O, nasza lewa noga. Nigdy nie wchodzi w nasze kózki. Piggy! Na boki, gdzie jesteś? Może schowałam naszą świnkę do tego materacu kóz. Szapeczko, czy tutaj jesteś? Serki, a jak ona ją przerobiła na wieszak do mycia oka? O, nie chcę, żeby przerobiła moją świnkę na wieszak do mycia oka. Dopiero ją dostałem. Ale mamy jakiś printing. Czy możemy go użyć przeciwko twojej siostrze? A, no! Na boki! To nie jest na boki. No, ach, to nie jest na boki, serki. I to jest kawałek kurczaka, ja bym to poczuł po nabokim. Ona pachniała takimi kwiatkowymi różkami czasami. O, kwiatkowe róże, na boki, gdzie jesteś? Możemy zejść na dół. O, jest, we can go downstairs. O, we can go downstairs. Tutaj, o, potrzebujemy screwdriver, żeby to otworzyć. Tam znajdują się, serki, na pewno nasze pieniądze czekoladowych kóz. No, przejdźmy ten ty, bo inaczej ogórek nam się stopi. A jak będzie nam się topić, to już nigdy nie połkniemy tej twarzy. Ah! What is here? Czy tutaj jest... Granny atakuje naszego wafla! Nie masuj! A, podniebienie! O, czemu ponosowa nasze podniebienie? Przecież nawet nie dotknąłem jej brody. O, ona codziennie ją goli o tej samej porze. Dlatego nigdy świnka nie pomasuje naszej ściany. Czemu ona nie masuje naszej ściany? Czemu śpimy na drewnianym maśle swoich kóz? Ona zawsze nam robiła podniebienie jutra. Czekoladowe drzwi! O, czekoladowe drzwi są zamknięte! O, ona zaraz przyjdzie po nasze kiełbaski. Chyba, że weźmiemy ten wazon. Granny! Mój ulubiony wazon jutra! A, ona już nigdy nie będzie połykała wazon jutra! A jak ona połknęła ten wazon i go wypluła swoimi uszkami? Dostałem jej wazon! Granny! Potrzebuję twoich kluczy! Czemu ona zamknęła nas w drzwiach czekoladowych? Mógłbym połknąć. Jakbym był tam, to bym wylizał te drzwi, bo jestem głodny. 40 lat już nic nie jadłem. A przyszłem tutaj 5 lat temu. A, Granny? Zostaw naszego walca! Nie połykaj naszego walca! O, ona się dowiedziała, że przeszłam obok jej walca! No! Let me quick! Bye, Granny! Don't touch my mom. Ona nie może przechodzić przez szyby wentylacyjne jak The Nun, zakonnica jej siostra. Dlatego klocki robią się twarde pod wpływem światła. Ale gdzieś tutaj był ten list, serki. On był chyba na samym dole. Musimy zejść na dół jeszcze raz. Chyba że ona będzie w piwnicy. Granny, please don't be in piwnicy. A nie bądź w piwnicy, bo jak będzie w piwnicy, to będziemy umierali. O! Będziemy umierali, nie, Granny? Zrób mi szejka, bardzo dobry o tej samej porze jest. O! Dobra, nie jest dobry. Jak Granny by zrobiła naszego szejka, to byśmy połykali 40 lat. Tu jest list Gunasa i Tomiego. Oni byli tacy twardzi. Trzymali się naszych komórek kwiatowych. Ogólnie serki Glutis i Tommy napisali tutaj jako jedna osoba, że ona go goni codziennie o tej samej porze i połyka jego ślinę tak, jakby topiły jej się ząbki. W wielkim mikserze czasu. I podobno ona chowa różne rzeczy w Granny przedniebienia. W różnych owocach różne rzeczy. I wtedy robi... We have to know what is. Wiem, że też są tutaj sekretne wejścia jutra. Trójzda! Wreszcie więcej wody! Mamy dużo wody! Jesteśmy na dworze, chyba możemy uciec, ale ona dała tutaj druty kolczaste. Ale jakby mnie serki okularowa wścieklizna nagoniła, to też bym uciekł przez druty kolczaste. Ogólnie serki pociąłbym się trochę, ale bym chyba się uratował. Help me, please! Oni mnie nie słyszą, oni wiedzą, że tutaj jestem. Nie, puszko starego masła, nie iść tam, bo ona będzie zaraz wiedziała. Oni, możemy tedy przechodzić, bo ten dzwoneczek się zaświeci jutro.
filtraj. I wtedy zrobimy wielki wiaterek. Czyli potrzebujemy młotkowy śrubokręt. Czemu potrzebujemy młotkowy śrubokręt? Może da się tędy, what is this? To jest te sekretne przejście. Party jest! Długą litościową nóżką przechodzi. Granie, czy trzymasz tutaj jakieś owoce? Głodny jestem, siedzę u ciebie 40 lat. O, mikrofela twojego. A, mikrofela! Ja tylko włożyłem tam popcorn. I tak ja aż popcorn rozpakuję twoim walcem. Ej, włosy ci zleciały w nocy. Widziałem, jak włosy ci zleciały. Idź do fryzjera, proszę cię, idź do fryzjera. Granie, ona musi do fryzjera iść przez 40 lat. 40 lat fryzjera. Byłaś kiedyś u fryzjera? Smakuje twoje maczka. Granie, please, let me go through here. Oh, quickly. Tutaj umarły moje nóżki, ale znalazłem je. No! Oh my god, quickly. Granie będzie maskować nasze oczko. Babcia nie ma włosków, ona ma takie radary, które kupiła na czarnym rynku u Stevena. Czemu kupujesz radary u Stevena? Oh my god, no, last time, serki, jak przeszliśmy tutaj przez te zupki, upadliśmy na samym dół, ale tutaj coś musi być. O! Ubikacja litości. Granie! Nie ma swój walca! Nie otwieraj tych drzwi, proszę! Czekoladka się wypływa! Znów czekoladka się wypłynęła! Dzień trzeci, połykam własną nogę, ale nie wiem, czy przeżyję jeszcze 40 lat. Granie schowała naszego melona jutra. I złamałem swoją nóżkę. Byliśmy tu w ubikacji, ale za późno się schowaliśmy, ona już poczuła nasz brud. Co to jest? A piece of printing. To jest kolejna część. And the key, alright, we're gonna get the key. O, ale to upadło! Ona będzie wiedziała! Nie, czemu? Znów uderzyła naszych melonów! Mamy ukryte przejście Romanisa, ale coś tu jest. Tu jest ej, serki, znaleźliśmy ukryte przejście Romanisa. Możemy to otworzyć? Miss Slenderin, ja wiedziałem, serki, że to babcia zabrała misia Slenderin. Dlatego ostatnio mnie goniła. Ona włożyła jej pewnie też do kuchni. Oh no! Grandma is here! O, bicie serca od tyłu. Czuję to bicie serca. Musimy tylko zjeść tego misia razem ze Slenderiną. 3 lata później, serki, ona dalej tam stoi. Ogólnie, serki, ubikacja jest bardzo czysta. Granie, dlaczego masz dużo czekoladki w ubikacji? O! Ona już mi zaraz powie. Czemu mi powiesz, że masz dużo czekoladki w ubikacji? Dlaczego ona tam nie ma dużo kwiatków? Powinna mieć dużo kwiatków, to jest babcia miłości. A może to jest świnka kogoś innego? No tu na dole jest ketchup. Czemu tutaj jest pełno ketchupu? To jest ostatni dzień romanowania w sklepie. Może tu będzie owoc? Owoc przekonania, proszę, zrób mi owoc przekonania. Jeszcze na dół, ona ma podwójną piernicę litości. Autko! Oh my god, there's a car. I didn't know. Sauna? Babcia pewnie tutaj siedzi 3 lata, dlatego jest taka chuda. Czemu zalali jej sukienkę betonem? Oh my god, I'm wondering. Ciekawe, czy to autko da się odpalić. Jakby się dało to autko włączyć. Let me open the car, please. Oh, I am in the car. Ej, zobaczcie, bo tam ogólnie jest dzwonek obok tej gilotyny i możemy go użyć. Wtedy granie od... Proszę, granie, odpuść nam te drzwi wejściowe. Pragnę tylko twojej słonki i patyczka w twoim mózgu. Ona ma patyczek w mózgu, dlatego tak szybko... Dlatego tak szybko chodzi. Granie, czemu piecze ci nóżka? Ona jest smutna bardzo! Granie, ja bądź smutna! Nie wejdziemy do tej samej czekoladki 2 razy. Bo nie jadła obiadu przez 40 lat i chyba nas połknie. Nie bądź kanibalem, to jest złe. Granie, I'm seriously telling you that so seriously. O, tu jest młotek. Okej, let me take... Młotku, chodź do mnie, zaatakuję ci walca. Jak przejdziemy przez te okno chwały, to możemy chyba wejść do tych drzwi i chyba to otworzyć. Nie możemy tego użyć. Myślałam, że można to użyć. No! Ona będzie wiedziała, że my jesteśmy w lesie. No! Oj, boy, let me take młotek. Quickly! Ona idzie po nasze drzewy! Prawie zjadła nasze drzewy! Nie dotkniesz nasze drzewu. I możemy chyba to otworzyć. Mam obie dwie nogi złamane, serki, ale damy radę zjeść banana. Ona biegnie za naszymi ogóreczkami. Dlaczego Granny zamknęłaś się w własnym mieszkaniu? Nie lubisz, jak ludzie przychodzą i dają ci prezenty litości? Ja bym tobie dał prezent. Kolczyki będą dopisywały ci do twojej sukieneczki, którą nosisz 40 lat. O, there's a cogwheel. Why do we need cogwheel? Po co potrzebujemy cogwheel? Nie, tutaj jest Steven jeszcze, jego odcisk palca lewego, bo prawego zjadł, jak był głodny. Okej, let me leave this cogwheel here. Ej, możemy to... We need a key. Potrzebujemy klucz, który gdzieś tutaj... Chyba był u góry klucz, jak Granie atakowała nasze paluszki! Granie, nie atakuj naszego paluszka! A, mam tylko 4! Twoja twoja kurczakowa zupka! Granie, o, kurczakowa zupka! A, szybko kurczakujemy! O, nie złapiesz naszego masła! Ja nie mam nóżek! Ona połknęła je w całości! Ja nie mam nóżek! Granie, ja wiem, że ci burczy w brzuszku, ale możesz sobie zjeść kawałek twojego radara! Przecież nie używasz radarów i tak wiesz, gdzie ja jestem! O! Granie ma swoje podniebienie! Odpuść na drzwi, Steven! Otworzyłem! Nie połykam ściany w całości, jestem tylko twoim dżemem. Granie, jestem tylko tutaj ja i twoja mama. Gdzie jest twoja mama? Czy Granie ma mamę? Granie na pewno ma mamę, ona ją pewnie porwała. O, Granie, czemu porwali swoją mamę? Świecą się różne połykacze.
O, tu jest kolejna część tego obrazka. Ciekawe, co jest na tym obrazku. Czyli może tutaj będzie kapeć zgody. Kapciu zgody, bądź tutaj, proszę ciebie. Włożę sobie go w nóżkę i będę połykać przez 40 lat. Kolejna część. Mam już chyba 4 części. Melon. Okej, Remitek jest melon. To jest chyba ten owoc chwały. I tam coś na pewno będzie, bo Tommy Eleven pisał, że granie chwyta owoce chwały i wkłada różne rzeczy do tego. Ona na pewno coś tam schowała. Gilotyna, proszę pomóż mi. Chyba, że to młotkiem można rozwalić. A! Ona się dowiedziała, że tu jesteśmy! Dzwonku szybko! O! Gilotyna jest work. There is a key. Jest klucz. Uczem, okej, Lemi. A! Ona idzie, poproszę duszę! Granie, nie masuj! Nie masuj ogona! O! Pomasowała tego ogona. Ona teraz będzie po nasze duszy. A! Weszła tutaj! No. Go away. Please. Nie dam ci jogurcika. Możemy otworzyć to? A! Tak! Czerwona kłódka! Wyłącz radar! Czemu ty masz radar cały czas na głowie? Zmieniałaś ostatni kijek? Możesz spróbować D300. D300 jest bardzo fajne kijeczkiem. Wtedy zabijesz mnie 5 sekund od razu. A! Granie! Nie ma granie. Połknęła szczura w całość. Ona zawsze musi połykać szczura w całość. I ogólnie dlatego ona żyje 4 lata razem w tygodniu. O, tam coś świeci. A! Pasujesz walca! Ona pasuje walca. A może to jest klucz do tego domu? Tylko czemu kłódka nie jest taka? A! Ona zaraz tu będzie. A! To nie jest kluczek! Granie, nie! Nie poczujesz naszego podniebienia litości. Granie, zrób sobie popcorn. Zrobisz mi też, proszę? Będzie pasować do twojej sukienki. A! Granie pobyła! Nie. Twojej siostry. A! Naprawdę jadłaby to na... Przysięgam, Granie! Możemy iść do góry i tam chyba coś było, co moglibyśmy otworzyć. You need a hammer. Na dole był młotek, może... A! Ale ona tu idzie! Jakbyśmy mogli wziąć golarkę numer A i jej zgolić te radary z głowy, to by nas nie słyszała. Okej, let me go downstairs, żeby wziąć młotek. Bo ogólnie, serki, jak wejdziemy na te drzwi, to upadniemy na dół i ona wtedy dotknie naszego walca. Nie mojego betonu! Ja go chowałem przez 40 lat! Granie, please! Nie jest mojego betonu. A, ona będzie wiedziała, że jesteśmy tutaj. Czuję to w własnym walcu, na pewno będzie wiedziała. To jeszcze żyje! No! Jeszcze żyje, to jest noga innego człowieka. A, noga innego człowieka. Czy, nie, Granny, please, nie, bo ja, ona będzie wiedziała, że my tu jesteśmy. Kiedyś myśleliśmy, że to jest noga kogoś innego, ale to jest jej noga. A, jestem w twojej sukieneczce. A jakbym schował się w jej sukieneczce, nie chciałbym, ona pewnie ma tam bardzo dużo robaczków. No, zostawia bear trap. Why? Czemu zostawiałeś tutaj bear trap? A można jakoś ten bear trap rozbroić? Ona będzie wiedziała, że nasze dusze są malinowe. Ona wie? A! Ona wie! Ona wie, że nasze duże są malinowe! Quickly, let me go inside the box! O, zostaniemy tu przez 40 lat i będziemy lizać własne brzuszki, żeby przeżyć. Chyba jeszcze trochę brzuszku po lewej stronie zostało jedzenia. Jest! We can go downstairs! Możemy wziąć ten młotek teraz. Weźmy ten młotek, bo jest ten młotek. No! Ona będzie wiedziała, że idziemy po nasze masło! Szybko weź ten młotek! Steven! O, dobra, wzięliśmy ten młotek. Możemy teraz przejść na obkoło do kuchni i do góry i wtedy otworzymy trzy ściany, bo tam są chyba więzienne kraty. O, więzienne kraty miłości. Bye, Granny, ja będę tuć o masło. A, chyba tamtędy możemy uciec. Ale gdzie jest na boki? Nie, wzięła na bokiego. Dobra, możemy teraz szybko wziąć deski litości. Weź te deski litości. A, połknę je w całości. O, quickly. Jesteśmy w mieście połykaczy dusz. Może tutaj będzie ostatnia część naszej układankowej układanki. A czy ona idzie po nasze masło? Te drzwi są zamknięte. A! No, she's here! Granny, nie chciałem przychodzić do twojego mieszkania, ale ukradłaś moją świnkę. A! No, Granny, don't touch my masło! A! Połknęła mnie w całości! Czemu ona mnie połyka w całości? O! No! Nie, Granny, chcę być połknięty w całości! Chcę być połknięty! A! Ona mnie zetnie! Nie, ścięłam! A! Jej nóżki są bardzo mokre! A! O! Ucięłam moją czekoladkę na pół, ale ogólnie, serki, to było kolejne zakończenie, jakieś inne, bo ostatnio ona połykała mnie w całości. Ogólnie, serki, jeśli kochacie wszystkie babcie, to możecie pogłaskać własną poduszeczkę i napisać to w komentarzach. Ja jestem Brasztub, trzymaj się, no i bye!